ubiegłym tygodniu pan prezydent wydał zarządzenie, które księgę identyfikacji wizualnej pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie. Zadanie polegało na wyborze spośród możliwych określonych w zleceniu barw. Był określony zakres, czy to mają być białe i niebieskie. I z tych niebieskich trzeba było wybrać taką, która byłaby najbardziej odpowiednia. Powstało coś, co my nazywamy charakterystyczną linią podziału schematu malowania. Jest ona znamienna tym, że składa się z trzech odcinków horyzontalnych i dwóch odcinków skośnych. Nawiązaliśmy do barw miasta Krakowa. Po drugie, zależało nam też na tym, by schemat malowania był stosunkowo kontrastowy. To ze względu na osoby, które mają problemy z widzeniem, osoby niedowidzące. No i po trzecie, chcieliśmy z racji tego, że jesteśmy miastem o bogatej tradycji, nawiązać również do historycznych malowań starych tramwajów.